Witam na moim kanale. Tym razem wziąłem na warsztat pewnego katolickiego youtubera, Dawida Mysiora. Założył on kanał, aby walczyć z wszechogarniającym lewactwem, ale chyba wyświetlenia się nie zgadzały, bo zaczął on atakować internetowego kaznodzieję Adama Szustaka. To ostatnie okazało się całkiem skuteczną strategią rozwoju kanału, więc w sumie należy mu się za tę dramę szacunek. Tym bardziej, że podziały w kościele katolickim to coś, na czym na dłuższą metę skorzystamy wszyscy. Żeby trochę wam przybliżyć sylwetkę Dawida, posłuchajmy tej wypowiedzi. Nie wiem, czy się zgodzicie, na świecie następuje raczej coraz mocniejsza polaryzacja na dwa światopoglądy. Światopogląd, który można nazywać różnymi słowami, naprawdę. Mówi się lewacki, lewicowy, neomarksistowski, globalistyczny, liberalny. Te wszystkie słowa gdzieś tam pewnie dotykają prawdy. Ja od kilku dni mówię na to po prostu komunizm. Natomiast drugi światopogląd, który dla mnie słowo przeciwstawne do słowa komunizm, to jest chrześcijaństwo. Można też rzeczywiście mówić wolność, człowieczeństwo, różne rzeczy, które są po tej stronie, natomiast uważam, że chrześcijaństwo i komunizm to jest coraz bardziej wyraźny podział, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na świecie. Jak widać, Dawid dzieli ludzi na chrześcijan oraz komunistów. Chyba ktoś mu powinien opowiedzieć bajkę o chłopcu, który krzyczał wilk. Poza tym, Dawid nie słucha za bardzo swojego papieża, bo Franciszek stwierdził, że ostatecznie to komuniści myślą jak chrześcijanie. Także Dawid, może przemyśl jeszcze raz, jak chcesz określać wszystkich, którzy są poza twoją oblężoną twierdzą? A jak już jesteśmy w tym temacie, to oblężona twierdza jest motywem często przewijającym się przez filmy Dawida. Wręcz doprowadza on to do granic absurdu. Na przykład Dawid mówi o swoich odczuciach, jakie wywołało w nim pewne wydarzenie, które miało miejsce na początku tego roku. I na samym początku, kilka dni temu, kiedy nastąpiło, no naprawdę pewna strona tego sporu jakby światopoglądowego przestała udawać. Wydarzyły się rzeczy dotyczące głównie wolności słowa i cenzury, które naprawdę można już odczytywać jako taką no jawną deklarację, jak teraz mniej więcej to wszystko będzie wyglądało. Pierwszego dnia poczułem się mniej więcej tak. W przyszłym roku przemyka cień. Nie możemy wyjść. Nadchodzą. Nadchodzą. Tak mniej więcej czułem się 5 dni temu. Wiele moich znajomych, wiele osób, z którymi rozmawiam, czuje się podobnie. Jeśli nie jest dla was do końca jasne, co się tutaj właśnie od Janie pawliło, to śpieszę wyjaśnić, że Dawid oraz jego koledzy poczuli się jak drużyna pierścienia osaczona przez hordy orków. Niestety, Dawid w filmie nie precyzuje, jakie to traumatyczne wydarzenia tak na niego wpłynęły. Ale na szczęście ktoś zapytał o to w komentarzach i Dawid wyjaśnił, że chodziło o Parlera. O co więc chodzi z tym całym Parlerem? Jak pewnie już wszyscy wiemy, Donald Trump przegrał wybory i nie mógł się z tym pogodzić. Pisał bzdury na Twitterze, które doprowadziły do ataku na Kapitol, w którym padło kilka trupów. I okazało się, że zarząd Twittera jest wielkim fanem pokojowego przekazania władzy, więc zbanowali konto Trumpa. Jego zwolennicy przenieśli się na klon Twittera o wdzięcznej nazwie Parler. Oczywiście razem z nimi przyniosły się tam również groźby śmierci, nawoływanie do przemocy oraz wezwania do przyłączenia się w kolejnym, tym razem zbrojnym, ataku na Kapitol. Niestety okazało się, że wielkimi fanami pokojowego przekazania władzy są również Amazon, Google oraz Apple. Więc zarządy tych firm postanowiły usunąć Parlera ze swoich serwerów oraz sklepów, tłumacząc to łamaniem regulaminu. Także ten zamach na wolność do planowania zbrojnych ataków na stolicę sprawił, że Dawid zupełnie na poważnie i bez cienia żenady porównuje chrześcijan do osaczonej przez orków drużyny pierścienia. I trochę to nie ma sensu, bo wynikałoby z tego, że komunistą jest na przykład taki Jeff Bezos, do niedawno najbogatszy człowiek na świecie, który słynie z tego, że płaci swoim pracownikom niewielkie stawki, w zamian oczekując bardzo ciężkiej pracy. Ale spokojnie, to umysł katolika, nie takie fikołki logiczne tutaj mają miejsce. A jak już przy Amazonie jesteśmy, to w innym filmie Dawid stawia tezę, że wielkim korporacjom, takim jak na przykład Amazon, zależy, abyśmy nie wierzyli w Boga. Dawid próbuje oprzeć swoją tezę na takich założeniach. Człowiek wierzący, jeżeli ma jakiś, powiedzmy, gorszy dzień, jakąś pustkę, niepokój, każdy z nas ma gorszy dzień, no jeżeli coraz bardziej rozwija się wierze, to raczej zwróci się do Boga, do książki, do czegoś spokojnego, żeby odnaleźć swój spokój i jakby swoją drogę w życiu. Człowiek niewierzący, jeżeli ma gorszy dzień, odczuwa pustkę, najprawdopodobniej będzie oglądał serial, grał w grę komputerową, sobie coś kupi nowego w internecie, ewentualnie spędzi wiele godzin na mediach społecznościowych, bądź też pójdzie w pornografię sobie oglądać. I z tych założeń według Dawida wynika, że ludziom niewierzącym łatwiej jest sprzedawać produkty.
I dlatego wielkim korporacjom zależy, abyśmy nie wierzyli w Boga. Od razu mamy tutaj zrównanie duchowości z wiarą, co jest kompletnym nieporozumieniem i wynika z tego, że w naszym kraju Kościół katolicki uzurpuje sobie monopol na duchowość. Ale zostawmy to, bo faktycznie, tak na pierwszy rzut oka, te założenia nie wydają się jakieś bardzo naciągane. Mimo wszystko spróbowałem je zweryfikować i niestety nie znalazłem statystyk w podziale na wierzących i niewierzących dla konsumpcji seriali, gier, mediów społecznościowych oraz zakupów online. Ale na szczęście znalazłem statystyki dotyczące pornografii. Okazało się, że chrześcijańska organizacja przeprowadziła badania w tym temacie. Wynika z nich, że chrześcijański mężczyzna ogląda pornografię tak samo często jak średnia krajowa. W ogóle polecam cały raport. Na przykład można tam przeczytać, że chrześcijanie dopuszczają się zdrady małżeńskiej równie często jak reszta społeczeństwa. Więc wcale nie są tacy święci, jak się Dawidowi wydaje. Inne badania pokazują, że ludzie żyjący w tak zwanym pasie biblijnym w Stanach Zjednoczonych oglądają pornografię dłużej w porównaniu do średniej krajowej. A jakby tego było mało, to w tym pasie oglądalność gejowskiego porno również przewyższa normy. Także wygląda na to, że istotnie jakaś korelacja między wiarą w Boga i oglądaniem pornografii faktycznie występuje, jednak nie do końca taka, jaką by sobie Dawid życzył. Czyli założenie, że ludzie niewierzący oglądają pornografię częściej, jest po prostu błędne. Dawid sugerował również, że wierzący częściej zwracają się do książek. I jest to kolejne założenie Dawida, które jestem w stanie podważyć. Nie znalazłem bezpośrednich statystyk, które by to sprawdzały, ale spróbuję podejść do tego trochę inaczej. Badania wykazują, że istnieje korelacja pomiędzy wiarą w Boga a wykształceniem. Cytuję: deklaracją silnej wiary i religijności oraz częstemu uczestnictwu w praktykach religijnych sprzyja starszy wiek, zamieszkiwanie na wsi lub w małym mieście, niezbyt wysoki poziom wykształcenia i raczej niska pozycja społeczno-zawodowa. A w innym raporcie możemy znaleźć, że poziom czytelnictwa książek rośnie wraz z wykształceniem badanych. Czyli wiemy, że wierzący są statystycznie mniej wykształceni. Wiemy także, że osoby z niższym wykształceniem czytają mniej książek. I okej, to nie obala wprost założenia Dawida, ale znając te dwie statystyki, raczej ciężko jest bronić tezy, że ludzie wierzący czytają więcej książek. Wręcz racjonalnie byłoby założyć, że jest raczej na odwrót. Dawid, mały apel do ciebie. Następnym razem, gdy sobie coś założysz, to poświęć chociaż 5 minut na próbę zweryfikowania tego założenia z rzeczywistością. I jeśli nie uda ci się go potwierdzić, to nie zakładaj, że masz rację. Gwarantuję, że poziom merytoryczny twoich filmów po takim zabiegu wzrośnie bardziej niż ceny żywności za rządów PiS. Więc teza, że wielkim korporacjom zależy, abyśmy nie wierzyli w Boga, jest oparta przynajmniej w części na błędnych założeniach. Ale nawet gdyby założenia Dawida okazały się prawdziwe, to wydaje mi się, że wyciąganie na ich podstawie takich wniosków byłoby zbyt dużym uproszczeniem. Idąc tym tokiem myślenia, możemy również postawić inną tezę. Skoro człowiek mniej wykształcony i o niskiej pozycji społecznej jest bardziej religijny, to Kościołowi katolickiemu zależy, abyśmy byli słabo wykształceni i posiadali niski status społeczny. Zgadza się? Okej, kolejny temat. Dawid mówi, że doszedł do wniosku, że wielkim biznesom zależy, abyśmy nie wierzyli na detoksie dopaminowym. Wszystko, co dzisiaj mówię, wzięło się, tak naprawdę utwierdziłem się w tych swoich obserwacjach podczas swojego detoksu dopaminowego. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mowa, powiem tylko, że polega to na tym, aby odstawić na jakiś czas wszelką stymulację w postaci gier, seriali, mediów społecznościowych, masturbacji itd. Czyli rezygnuję z tych wszystkich rzeczy, po które według Dawida chętniej sięgają osoby niewierzące. Taka procedura trwa z reguły kilka dni, czasem tygodni. Więc Dawidzie, od czego ty robiłeś ten detoks? Czyżbyś zbyt rzadko zwracał się do Boga, a zbyt często do przyjemności doczesnych? Bo wiesz, żeby taki detoks stosować, trzeba najpierw zrozumieć, że ma się z czymś problem. I nie potrzebujesz tutaj żadnej wiary w żadnego Boga. Detoks dopaminowy to całkowicie świecka procedura, a dopamina i jej receptory zostały odkryte przez naukowców, a nie przez księży. Czyli było mniej więcej tak. Dawid ma problem. Nie wiem, czy z Netflixem, czy z mediami, czy z pornografią, czy ze wszystkim naraz. W każdym razie ma problem i postanawia go rozwiązać za pomocą detoksu dopaminowego. Już powiedzmy, że 2 tygodnie nie ogląda Netflixa ani pornosków. Jego jedyna rozrywka to modlitwa i teraz czuje się święty. Wobec tego benefity tej świeckiej procedury przypisuje wierze w Boga, a następnie ekstrapoluje zachowania, od których robi sobie odwyk, na całą grupę osób niewierzących. Szczyt hipokryzji. Mamy tu do czynienia ze standardowym błędem poznawczym. Często widzimy u innych coś, czego nie lubimy w samych sobie. Innymi słowy, Dawid po prostu mierzy innych swoją miarą.
i naprawdę trzeba tłumaczyć, że nie musisz wierzyć w żadnego Boga, aby zrozumieć, że ciągła konsumpcja i folgowanie fizyczności bez opamiętania raczej od szczęścia oddalają niż do niego przybliżają? Pozwolę tutaj sobie na małą edukacyjną wrzutkę, bo jedna myśl mi przyszła do głowy. Dość często ludzie, którzy wychodzą z jakiegoś uzależnienia, kończą jako osoby bardzo wierzące. Dlatego właśnie, drogie dzieci, nie powinniście brać narkotyków. Zaczyna się niewinnie, ale kończycie na kolanach przed duchami albo facetami w kieckach. Okej, czyli według Dawida Kościół jest atakowany przez komunistów oraz wielkie korporacje. Ale to nie koniec. Oczywiście jest jeszcze niszczony od środka przez modernistów, czyli ludzi należących do Kościoła, którzy zmieniają jego nauczanie. Drugie zagrożenie dla człowieka, nie mniej groźne według mnie niż komunizm, czyli modernizm w Kościele katolickim. I tutaj Dawid ma dużo racji. Jeśli Kościół stoi na straży obiektywnej moralności, to nie może on zmieniać nauczania w zależności od nastrojów społecznych. A dokładnie to obserwujemy dziś. Problem w tym, że gdyby tego nie robił, już dawno przestałby istnieć. Na przykład świeża sprawa to stanowisko w sprawie kary śmierci. Kościół potępił ją całkowicie dopiero w 2018 roku, zmieniając tym samym swoje nauczanie. Ale bardziej widoczny przykład to stosunek Kościoła do niewolnictwa. W historii wielu papieży w oficjalnych dokumentach przyzwalało władcom europejskim na niewolenie podbijanych narodów. Również sami papieże posiadali niewolników, a na przykład papież Innocenty VIII przyjął w darze 100 niewolników i rozdał ich swoim kumplom. Po odkryciu Ameryki Hiszpania pozwoliła o pozwolenie Watykanu na branie w niewolę rdzennych Amerykanów i na odpowiedź nie musieli długo czekać, bo tego samego dnia w oficjalnych papieskich bullach je otrzymali. Księża, zakonnice oraz zakonnicy posiadali niewolników. Wiemy na przykład, że odbywały się aukcje, na których licytowano dzieci niewolników, a dochód był przeznaczony dla katolickiej organizacji charytatywnej. No i ciężko się dziwić, że Kościół nie widział w tym problemu, bo nawet w dziesięciorgu przykazań mamy jawne przyzwolenie na niewolnictwo z zaznaczeniem, że niewolnik ma odpoczywać w szabat i nie można pożądać niewolników bliźniego swego. Biblia wspomina o niewolnictwie w wielu innych miejscach, daje na przykład instrukcję, jak mocno można zbić niewolnika. Dla zainteresowanych, nie można go zabić na miejscu, może umrzeć wskutek odniesionych obrażeń dopiero następnego dnia. Pamiętajcie o tym, jak będziecie karać swoich niewolników, bo inaczej będziecie mieli grzech. Czyli stanowisko Kościoła w tej sprawie było po prostu spójne z Biblią. W 1839 roku, kiedy przeciwnicy niewolnictwa na świecie rośli w siłę, a w niektórych katolickich krajach niewolnictwo już było zakazane przez świeckie władze, papież wydał dwuznaczną bullę, w której trochę jakby potępił niewolnictwo, ale tak wiecie, nie do końca. Taki standardowy zabieg. Niech tradycjonaliści zinterpretują sobie jak chcą i moderniści również. Wilk syty i owca cała. Część biskupów nadal nauczała, że nie ma nic złego w niewolnictwie, część zupełnie odwrotnie. Zależy kto co wolał. Dopiero pół wieku później, w 1888 roku, jak już było po wszystkim, czyli gdy ostatni katolicki kraj, Brazylia, zniosła niewolnictwo, papież zdobył się, aby je w końcu potępić. Przy okazji wychwalając zasługi swoich 12 poprzedników w walce z niewolnictwem, zupełnie przemilczając, że większość z nich posiadała niewolników i co najmniej 5 z nich wystawiało oficjalne dokumenty, które na niewolnictwo zezwalały. Także ta buta, arogancja i hipokryzja, którą obserwujemy u współczesnego kleru, to nic nowego. Znając historię Kościoła, naprawdę ciężko nie odnieść wrażenia, że stoi on na straży własnych interesów, a nie jakiejś prawdy czy obiektywnej moralności. Cała ta sprawa z niewolnictwem była procesem w Kościele katolickim, który wykonał drogę od pełnego wsparcia do całkowitego potępienia, które to potępienie nastąpiło dopiero, gdy świeckie środowiska poradziły sobie z problemem. Obecnie jesteśmy świadkami podobnego procesu, dotyczącego kilku spraw światopoglądowych, takich jak na przykład prawa osób LGBT. Już powoli stanowisko Kościoła ulega złagodzeniu w tym temacie. Papież na przykład poparł związki partnerskie. W większości cywilizowanych krajów te związki są już legalne, więc sprzeciwianie się im nie ma najmniejszego sensu. No, chyba że się stoi na straży obiektywnej moralności, ale Kościoła o to podejrzewać nie możemy. I historia się powtarza. Postępowi wierni są zachwyceni tą postawą, a wierni tradycji, tacy jak Dawid, się buntują. Ciężko się dziwić tym drugim, są intelektualnie spójni. Jeśli nauki Kościoła się zmieniają, to nie głosi on prawdy. Ergo, cały ten Kościół to ściema. Wobec tego dysonansu poznawczego łatwiej już nazwać papieża antychrystem. Jednak zmiany w Kościele są nieuniknione. Moralność świecka się zmienia, a kościelna jest zawsze o kilka kroków za nią. Jeśli Kościół chce przetrwać, musi się dostosować. Wydaje mi się, że za kilka pokoleń,
O ile do tego czasu Jezus nie podzieli losu Zeusa, homoseksualiści będą mogli wziąć ślub kościelny, a sprzeciw wobec takiej procedury będzie traktowany jako nieprzyjemna zaszłość, o której lepiej dzisiaj nie wspominać. Tak jak współcześnie traktowane jest niewolnictwo. Kończąc, przyznaję, że w sumie poniekąd zgadzam się z Dawidem. Jest taka jedna instytucja, dla której nie jest obojętne, czy będziesz wierzył w Boga, czy nie. I tak się przypadkiem składa, że jest to instytucja o wiele bogatsza od Amazona. Ma ona też znacznie więcej władzy, jest ona na przykład zwolniona z podatków w wielu krajach. Ba, często otrzymuje wiele dóbr, takich jak ziemia, dzieła sztuki, czy pieniądze z kieszeni podatników. Istniała na długo przed Amazonem i coś mi mówi, że będzie istniała długo po nim. Tak się przypadkiem składa, że przywódcy tej organizacji chronili systemowo pedofilię wśród swoich ludzi. Dawid bardzo nie lubi socjotechniki, ale kompletnie nie zauważa perfidnych sztuczek socjotechnicznych, do jakich ta organizacja się posuwa. Na przykład wchodzi do państwowych szkół i za pieniądze podatnika straszy dzieci, że jak nie będą wierzyły w to, co ona im mówi, to pójdą do piekła. Później te dzieci są tak dobrze wytresowane, że posyłają do tej organizacji swoje dzieci i tak to się ciągnie przez całe pokolenia. Reklamy Amazona czy potencjał uzależniający TikToka, przy tym to tak naprawdę dziecinna igraszka. Zakończę więc cytatem z Biblii, który w mojej opinii trafnie podsumowuje ten odcinek. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu? Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.